Kilka minut temu zakończyliśmy panel ESG, perspektywy i wyzwania HR. Ciekawy panel, bardzo ciekawi panaliści, wiele tematów, dyskusja może nie burzliwa, ale bardzo ciekawa pod kątem nowinek, patrzenia z perspektywy przyszłości i tego, w jaki sposób będzie wyglądał świat. Rafał, dyskutowaliśmy o stylach przywódczych, dyskutowaliśmy o historii, dyskutowaliśmy o przyszłości. Dyskutowaliśmy o tym, o diversity, poruszyliśmy milion tematów. Jakbyś chciał podsumować dosłownie w dwóch, trzech zdaniach ten nasz panel, a może właśnie zwracając uwagę na to, jakich liderów, ale też w jaki sposób będzie wyglądała ta przyszłość właśnie, jeżeli chodzi o naszych ludzi, właśnie o ten leadership. Ja przede wszystkim strasznie się cieszę, że EY taką dużą wagę przykłada do kwestii związanych z ludźmi, szeroko rozumianym HR-em, czyli ludzie od ludzi. To też była jedna z głównych wrażeń ludzi w trakcie tego panelu, że tyle nowych rzeczy, a oni muszą sobie to wszystko przetrawić. Także bardzo, bardzo, bardzo jestem podbudowany tym, że widzimy, że w tym nowoczesnym świecie pełnym algorytmów, pełnym kodów zero-jedynkowych, ci ludzie, a zatem pierwiastek ludzki, czyli pierwiastek miękki, jest tak niezwykle ważny. I owe miękkie umiejętności to jest podstawowa kompetencja świata cyfrowego. Umiejętności technologiczne oczywiście oraz umiejętności miękkie. W jaki sposób radzić sobie ze zrozumieniem siebie oraz ze zrozumieniem innych ludzi. To jest definicja inteligencji emocjonalnej. Ona będzie niezwykle ważna, bo będzie uzupełniała to, co mądre algorytmy będą nam podpowiadały. Mądre algorytmy, czyli sztuczna inteligencja, nie posiada emocji, nie posiada inteligencji emocjonalnej. Nie będzie wiedziała, w jaki sposób wprowadzić różne bardzo mądre, optymalne procesy, tak, żeby nie zadrażnić tkanki ludzkiej. Do tego będzie niezwykle istotna rola. To, co też mówiliśmy, że to o czasach, którymi obecnie znajdujemy się, czyli tuż po pandemii. Wielu psychologów określa to mianem czasów post-pandemic stress disorder, czyli odpowiednik post-traumatic stress disorder. Dramatycznie wzrosła liczba osób, które mają epizody wypalenia zawodowego. Przed pandemią 25%, teraz blisko do 40%. A musimy koniecznie zacząć się troszczyć o naszych pracowników. A zatem miękkie kompetencje, ale także opiekuńcze, servant leadership. No i na zakończenie przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku ogólnopolskie badanie, zarówno na reprezentatywnej próbie Polaków, jak i na osobach pracujących w wielkich międzynarodowych korporacjach. I chcieliśmy zobaczyć, jak te wszystkie wydarzenia, hybrydowość, pandemia wpłynęła na ich poczucie pewności siebie, wiary w siebie. No bo ta wiara w siebie jest podstawą wszystkiego. I mamy takie dwie bardzo proste lekcje, czego kobiety mogą nauczyć mężczyzn w tych nowych czasach, a czego mężczyźni mogą nauczyć kobiet. Otóż kobiety mogą nauczyć nas, mężczyzn, jednej prostej rzeczy. It's okay not to be okay. A nie wstydź się powiedzieć, że jest ci źle, nie wstydź się powiedzieć, że masz obawy, że czujesz się niepewnie, bo im szybciej powiesz, tym my, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie prywatnym, w domu, będziemy w stanie ci opowiedzieć. No, jeden z panelistów opowiadał o swoim przyjacielu, o kazie zdrowia, który dbał o siebie, ale nie robił rutynowych testów medycznych. No i niestety nie ma go z nami, mimo iż był okazem zdrowia. No właśnie, aby nie przyznawał się do tego, że może być coś złego. Czyli it's okay not to be okay. Jesteśmy superherosami, ale nawet superheros, nawet Achilles może mieć pięta Achillesowa. A czego my, mężczyźni, możemy nauczyć kobiety? Możemy nauczyć je czegoś równie prostego.
it's okay to be okay. Nie wstydź się mówić, że jesteś znakomita, że jesteś wspaniała. Tak, ja wiem, że ten sukces to jest dzięki mojemu zespołowi, któremu serdecznie dziękuję, ale hello, to ty byłaś z przodu, to ty ich motywowałaś, to ty ich pchałaś do przodu, a czasami ciągnęłaś za uszy, to tobie należą się gratulacje. It's okay to be okay. No i teraz zobaczcie, jak te dwie płcie się pięknie wspomagają. It's okay not to be okay dla mężczyzn, it's okay to be okay dla pań. Cudowna puenta. Z mojej perspektywy gigantyczna wartość tego panelu, podsumowująca troszeczkę patrzenie z perspektywy lokalnej, społeczności lokalnej, tych relacji, o których wspominałeś, tego, że ta przyszłość rzeczywiście będzie zupełnie inna, będzie emocjonalna i ci, którzy będą mieli emocje, będą wygrywać. I to jest ta rola właśnie niesamowita HR-u. Tak. Dziękuję Ci, Rafał, że byłeś z nami. Dziękuję serdecznie. Dzięki.